Chrzeń Boże. Matka Teresy z Kalkuty, przyjmując kandydatki do zgromadzenia, brała je na stronę, otwierała ich prawą dłoń i zaginając palec po palcu, wypowiadała 5 słów ze zdania: co zrobiłaś, zrobiłaś dla mnie, z Ewangelii Mateusza. To pomoc przy wewnętrznej walce z obrzydzeniem i zniechęceniem, przy posłudze wobec chorych i umierających na ulicach Kalkuty. I można by na tym zakończyć dzisiejsze słowo. Cóż tu odpowiedzieć, żeby nie było wstydu? Bo z tej krótkiej dzisiejszej Ewangelii możemy nauczyć się przyjmować i pojmować rzeczywistość, patrząc na nią swoim sercem. Nie jest to łatwe, bo nasze serca są często poranione i krwawią po doświadczeniach różnych spotkań z drugim człowiekiem. Nie są one także czyste, bo mamy wiele różnych pożądliwości. Dlatego rzeczywistość pojmujemy tylko w sposób niepełny. Nasza zmysłowość kieruje nas ku egoistycznemu patrzeniu na świat, a przez to nie pomaga naszemu sercu. Ewangelicki teolog Boldersfink stwierdził, że sprawiedliwość bez miłosierdzia jest bezduszna, a miłosierdzie bez sprawiedliwości haniebne. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: nie sądźcie, nie potępiajcie, dawajcie, każą nam zastanowić się, jakim jestem człowiekiem. Ile we mnie jest tego Bożego podobieństwa, Bożego obrazu na wzór, którego otrzymałem życie. Co dajecie, to otrzymujecie. Patrząc na swoje życie, na to, co wyniosłem z domu, na formację seminaryjną, na naście lat kapłaństwa, wiem, że trzeba być pierwszym do pracy, a ostatnim do zasług. Choć nie zawsze o tym pamiętam. Czasem trudno jest mi o coś prosić. Względem ludzi jesteśmy winni to, czego sami oczekujemy. Ale jest tak, że zawsze wobec innych mamy wysokie oczekiwania, samemu dając bardzo niewiele. Oczekujemy szacunku, chociażby z racji pełnionego urzędu, funkcji, posiadanego wykształcenia czy zasobności konta w banku. Nie tym jednak się mierzy poziom człowieczeństwa. Można niestety mieć wysokie wykształcenie i wiele innych patentów, ale pozostać dalej gburem bez kultury i szacunku. Mój profesor od teologii moralnej zwykł mawiać: kromka chleba rzucona za siebie powraca do ciebie jako cały bochenek, który znów możesz rozdawać. Im więcej się dzielisz, tym więcej możesz działać. Bo paradoks miłości polega właśnie na tym, że ona przez dzielenie się pomnaża. W tych codziennych zajęciach i spotkaniach naprawdę niewiele potrzeba. Dużo można wyczytać z twarzy. Jeśli wyjdziesz do ludzi z grymasem i złością, to spotkasz się z murem obojętności. Wystarczy, że się uśmiechniesz, a już masz połowę mniej pracy. Bo chętnie ktoś do ciebie podejdzie i zwyczajnie zapyta, czy mogę w czymś pomóc. Zapewne kiedyś staniemy przy przysłowiowej bramie raju, przy której święty Piotr powie, żeby wejść do środka należy mieć 100 punktów. Mogę powiedzieć: byłem dobry, kochający, uczciwy, pracowity i usłyszeć: zdobyłeś 2 punkty. Byłem jeszcze troskliwy, punktualny, pomagałem innym. No cóż, zdobyłeś 3 punkty. Jeśli tak się sprawa rozwija, to ja już mogę liczyć tylko na Boże miłosierdzie. Gratuluję, mówi święty Piotr, w ten sposób zdobyłeś właśnie 100 punktów. To taki program lojalnościowy na podstawie bajki Bruno Ferrero Niebo za punkty. Jednak tak to nie działa. Nadmierna ufność w miłosierdzie Boże jest niestety poważnym grzechem. Mamy przez życie przejść tak, jakby każde wydarzenie i historia wokół mnie zależała tylko od mojego działania. Ale zarazem mamy tak ufać, jakby każda minuta mojego życia zależała od Boga. Bo z tej sprawiedliwości Jemu jesteśmy winni naszą miłość i cześć. Tak jak względem braci tego, co im przysługuje, a co i sami byśmy chcieli od nich otrzymać. Czasem z obrazków na social mediach można wyczytać mądrą rzecz. Oto jedna z nich, autora nieznanego. Kiedy masz więcej niż potrzebujesz, zbuduj dłuższy stół, a nie wyższy płot. I kończąc, wrócę do słów matki Teresy i jej sposobu na walkę ze zniechęceniem. Co zrobiłeś, zrobiłeś dla mnie. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.